Yo, siemano, z tej strony EW. I w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie zwiastun nowej gierki od Rocksteady, Warner Bros. I DC, która nazywa się Batman Gotham Knights. No dobra, więc chciałbym wam tylko jeszcze powiedzieć, że gra nie będzie od razu u mnie na kanale, bo będę musiał jakoś ją zdobyć, a może być z tym ciężko, bo nie wiadomo ile będzie gra kosztowała. I oprócz tego jeszcze widziałem na kanale DC, czyli na tym kanale, na którym aktualnie oglądam ten zwiastun. No, gameplay z tej gry. No, ale nie będę go oglądał, żeby nie popsuć sobie klimatu ani żadnej gry, że po prostu tej gry. Bo chcę mieć niespodziankę nagrywając to. Bo gra na pewno będzie na moim kanale. No. Więc okej. No to co? Zapraszam was do oglądania zwiastunu. Aha, i gra, zanim w ogóle zaczniemy, to chciałbym powiedzieć, że gra będzie dopiero w 2021 roku. No i jest to kontynuacja Batman Arkham Knight, więc oglądamy. In breaking news, we've received reports of an explosion somewhere north of the We're city. still waiting for the police to confirm if there are any victims. This story is evolving rapidly. Please bear with We heard us. this really loud boom. There was smoke everywhere. Emergency services have confirmed that they've discovered a body buried in the wreckage. We're still waiting for further Any details. emergency vehicles It are on appears that a site. large portion of the building has actually On collapsed. international news, an explosion rocked Gotham City earlier We are today. now able to confirm that billionaire philanthropist Bruce Wayne is. If you're watching this, I'm dead. O nie. No dobra, myślałem, że wiem, że wtedy on, wiecie, jak przyszedł w Batman Arkham Knight, przyleciał i tam było dużo reporterów i w ogóle dużo ludzi, on przyszedł do tej posiadłości swojej, to ona wybuchła. No ale ja myślałem, że on to upozorował, wiecie, ten upadek Mrocznego Rycerza, że on przeżył. Ale okazuje się, że że to, co on zrobił, to nie było pozorowane, no upozorowana jego śmierć, tylko on po prostu chciał upadek rycerza taki, że on po prostu umiera. Cała rezydencja wybucha. No a on naprawdę nie żyje. Więc no nie wiem, w sumie trochę jest mi szkoda go. No ale okej. Wiem już, że gra nie będzie o Batmanie. No i okej. Jest mi żal Batmana, szkoda mi go, ale no on to chciał się zabić, więc no trzeba się z tym pogodzić. Nie będę płakał ani nic, więc okej, oglądamy dalej. No cóż. Tak twórcy chcieli, to zrobili. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize. Okej, Oracle. Wyrocznia. And you can't count on the GCPD. Jest załamana. Never trusted us since Jim died. Gotham will need its protectors more than ever. I'm leaving you the Belfry as a base of operations. Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. No okej, zaktualizował wszystkie zabezpieczenia i w ogóle wszystko, bronie i wszystko. No okej. Tylko nie wiem, jaki to miał sens, że on się zabił, nie? Skoro wszyscy wiedzą, że on jest Bruce'em Wayne'em, no to wszyscy wiedzą, kim jest Robin, Nightwing i tak dalej. Nawet po jego śmierci, no to nie wiem dlaczego, co to miało z tym wspólnego, że on się zabił. Nie mam pojęcia. Może dlatego, że nie będą już ich aż tak mocno ścigać. Skoro on nie żyje, nie wiem, nie mam pojęcia. No trudno, no. Piszcie w komentarzach oczywiście, jeśli wiecie, dlaczego on się zabił i w ogóle. No, tylko nie spoilerujcie mi gry, okej? No. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye.
Okej, czyli mapa jest taka sama jak Batman Arkham Knight. No, ale będzie, już wiadomo, że nie będzie to grało Batmanie, tylko będziemy grali jako Batgirl, Nightwing, Robin i Red Hood. No, więc oglądamy dalej. Ciekawe w ogóle, czy Alfred przeżył. Red Hood, proszę Państwa. Okej, okay, tu jest Mr. Freeze. I w ogóle tak szczerze, to miałem nadzieję Batman Arkham Knight, że Batman przeżył, Bruce Wayne przeżył. No okej, okay, oglądamy dalej. Wow, no nie gadać, czyli przecieki były prawdziwe. To były prawdziwe informacje, że będzie ta gra oparta na Trybunale Słów. Wow. Trybunale Słów, no okej. Jest to oparte na Trybunale Słów, naprawdę, więc wow. Podobały mi się właśnie te teksturki nowe, które im zrobili. Są lepsze. Mam wrażenie, że moim zdaniem są lepsze one niż Batman Arkham Knight, więc okej. Okay. Aha, i tak szczerze, to w ogóle ta gra jest bardzo realistyczna, naprawdę. Grafika jest jak w prawdziwym życiu, jak w GTA normalnie. Więc szanuję twórców za to. Nie zapominajmy o tym, że w ogóle to jest oryginalny i w ogóle pomysł, nie? Bo w żadnej grze Batman Arkham nie było trybunału, nie było Trybunału Słów. Nawet o tym nie wspomniano, więc wow. Nowi przeciwnicy tutaj są. Then the town strikes you dead. No okej, okay. Jeśli było na tyle, to już jest po zwiastunie, prawda? No dokładnie. Więc no cóż. Ja tą grę oczywiście kupię. Nagram ją na kanał. Tylko że no nie oglądajcie tej gry u Sarge ani nic. Jeśli chcecie zobaczyć ją u mnie w moim wykonaniu. No albo obejrzyjcie sobie, tylko nie spoilerujcie mi, okej? Okay? Ja chcę mieć niespodziankę, okej? Okay? Co się będzie działo i w ogóle. Będę się starał unikać tytułów na YouTubie i w ogóle z tej gry. Albo najlepiej w ogóle nie będę zaglądał na YouTuba, co w ogóle się nie uda. No, będę po prostu unikał spoilerów, no, żeby mieć niespodziankę fajną. Nie będę oglądał w ogóle filmików na YouTubie z tej gry, żeby po prostu ją przejść sobie oryginalnie, wiecie, reakcja i w ogóle. Więc będzie to naprawdę bardzo szczere w moim wykonaniu. Seria będzie bardzo fajna, mi się wydaje. No i co? Oczywiście modów nie będę robił tutaj gry na początku. Dopiero jak przejdę fabułę, to mody się pojawią. Tak, mody się pojawią na pewno. Tylko że jak przejdę grę, okej? Okay? No,
więc nie będę grał na nieśmiertelności, okej? Więc no, to chyba na tyle, trzymajcie się. Aha, i w grę będę grał na poziomie średnim, na poziomie normalnym. Jeśli będzie mi szło za łatwo, to oczywiście dajcie znać w komentarzach potem, pod filmikiem oczywiście, nie tym, tylko tamtym, że jeśli będzie mi za łatwo doszło i nie będzie wam się to podobało, to po prostu dajcie hashtag zmień tryb na trudny. No. Więc no, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć! No i czekamy do 2021 roku na premierę gierki. Bo będzie kozacko, więc trzymajcie się. Cześć! Aha, i tak w ogóle to sorki jeszcze, nie kończę filmu jeszcze. Bo muszę wam powiedzieć, że mam już taki dobry komputer. Tak dobry komputer, że tą grę udźwignie na Full HD, moi drodzy. Więc no, trzymajcie się. Cześć!